Witam ponownie w Icewind Dale 2. W ostatnim filmiku nasza drużyna awansowała, cała drużyna awansowała na drugie poziomy. I przy okazji, z tego, że teraz będę tutaj ich podnosił, myślałem, że przydałoby się trochę opisać lepiej wszystkie umiejętności każdej z postaci. Tak jak mówiłem, Paladyn posiada dużo zdolności opartych na charyzmie. Po pierwsze, nakładanie rąk. Już raz to używałem. Raz na dzień Paladyn może uleczyć liczbę punktów równą modyfikator charyzmy razy jego poziom. Czyli na pierwszym poziomie ten Paladyn będzie mógł 4, na drugim 5. Potem jak mu będziemy podnosić charyzmę, coraz więcej będzie leczył. To jest, nakładanie rąk jest czarem szybkim i na 5 punktów życia na poziom całkiem sporo, bardzo przydatne. Na drugim poziomie uzyskuje zdolność porażenia zła. Raz dziennie Paladyn może spróbować rozgromić zło pojedynczym atakiem wręcz. Do swojego rzutu na atak dodaję modyfikator charyzmy, czyli plus 4 i zadaje 1 punkt dodatkowy obrażeń na poziom. Na 20 poziomie plus 5 ataku, plus 20 do obrażeń. No szkoda, że jedynie to jest raz na dzień ta umiejętność. Znaczy jest atut zwiększający 2 razy na dzień, ale mniejsza o to. Aura odwagi. Paladyn staje się odporny na strach, a jego sojusznicy w promieniu 3 metrów otrzymują promienie plus 4 do rzutów przeciwko strachowi. Bardzo przydatne. Uleczenie choroby. Paladyn uzyskuje zdolność do leczenia chorób u innych postaci tyle razy dziennie, ile wynosi jego poziom podzielony przez 3. Dzięki temu nasz kapłan nie będzie musiał zapamiętywać takich bzdur jak leczenie choroby, również przydatne. Odpędzanie nieumarłych. Działa tak samo jak umiejętność kapłana, z tym, że efektowny poziom kapłana wynosi paladyna wynosi połowę jego poziomów, więc paladyn nie będzie zbyt dobrym odpędzaczem. Ale ma wyższą charyzmę niż kapłan, więc jakby się to trochę równoważy. Na czwartym poziomie Paladyn zyskuje zdolność rzucania czarów itp. Dobra, awansujmy naszego Paladyna w końcu. Koncentracja jednak tym razem. Jeszcze ci się nie przyda, bo nie może rzucać czarów, ale co to. Jak widzicie, zapewne gram na opcji maksymalna liczba punktów życia na poziom. Icewind Dale jest grą dosyć hardkorową. Myślę, że wyłączanie tej opcji byłoby dosyć niezbyt mądrym pomysłem. Czas na naszego krasnoluda. I tak, jak pamiętacie wcześniej, na pierwszym poziomie dałem mu profit ulubiona broń, topór. Dało mu to plus 1 do rzutów na atak we wszystkich. Jeżeli będzie walczył toporem zwykłym bądź dwuręcznym, no całkiem przydatne. A Paladynowi wziąłem profit potężny na atak. Dzięki temu może odjąć maksymalnie do minus 5 punktów ataku i zyskać plus 5 do punktów obrażeń. W zwyczajnej walce niezbyt się to przydaje, ale na przykład jeżeli nasi wrogowie są jakoś położeni na ziemi, śpią albo w inny sposób, otrzymujemy na nich automatyczne trafienie, więc ten atak, potężny atak z pewnością się przyda. Po drugie, potężny atak jest potrzebny do profitu rozpłatanie. Zaraz go znajdę. Rozpłatanie. Dzięki rozpłataniu, kiedy nasz bohater zabije przeciwnika ciosem wręcz, będzie mógł wykonać dodatkowy atak na innego przeciwnika w zasięgu. No, czasami się przyda, z pewnością przydatny profit dla wojownika. Tym bardziej, jeżeli walczy się bronią dwuręczną, która ma większy zasięg i duże obrażenia. Kapłan. Kapłan poza rzucaniem czarów nie ma chyba, a jeszcze ma pędzenie nieumarłych i nie ma zbyt więcej jakichś specjalnych zdolności. Nasz kapłan Latandera ma specjalną zdolność odnowienie Latandera, dzięki niej może raz dziennie uleczyć
dwa razy swój poziom punktów HP. No nie za dużo, ale... ale zawsze to coś, tym bardziej, że tak jak nakładanie rąk jest to umiejętność natychmiastowa. Łotrzyk. Łotrzyk, jak już mówiłem, nasz łotrzyk nie potrzebuje siły, będzie bazował na zręczności. Dzięki temu, że zręczność daje mu punkty ataku do, jeżeli walczy bronią dystansową. Po drugie, na trzecim poziomie weźmiemy atut finezja w walce. Dzięki temu łotrzyk będzie mógł użyć swojego modyfikatora ze zręczności i dodać go do ataku, jeżeli walczy bronią krótko, znaczy krótkim mieczem bądź tyletem. No, dzięki temu będzie mógł plus 5 do miał A do ataku sztyletami, krótkimi mieczami, bardzo przydatne. Siła, jak już mówiłem, nie jest potrzebna. Łotrzyk na pierwszym poziomie otrzymuje ciche obrażenia pod skrytym ataku. Skryty atak. Jeżeli uda mu się zajść wroga od tyłu, wtedy będzie mógł sobie zadać w tym, na pierwszym poziomie, drugim 1 do 6 dodatkowych obrażeń. No, te dodatkowe obrażenia, dzięki właśnie nim atak mamy ze zręczności, obrażenia z ataku tyłu, właśnie przez to nie potrzebujemy siły. Bard. Na drugim poziomie, czyli na obecnym, Bard zyskuje zdolność rzucania czarów. Rzuca czary na podstawie swojej charyzmy oraz dodatkowo Bard może śpiewać różne pieśni. Tutaj mamy ich wszystkich spis. Nie będę się mówił za bardzo nad tym. Zobaczmy. Dyplomacja, koncentracja, blef. I tak. Identyfikacja. Identyfikacja przydaje się, ponieważ nasz czarodziej jest mistrzem wywoływań, więc jak widzieliście, sprowadzenie i poznanie miał w opozycji. Nie może uczyć się czarów poznania i sprowadzenia. A identyfikacja to jeden z bardziej przydatnych czarów tej szkoły. No i leczenie lekkich ran. Myślę, że z pewnością się przyda na początku, no potem może trochę mniej. Ale no dobra. Co by ci tu dać? Chyba jeszcze. Będzie, że dyplomacja. Zgoda. A. I jeszcze zapomniałem powiedzieć o łotrzyku. Łotrzyk utrzymuje parę tam specjalnych atutów, dostępnych tylko dla łotrzyka. Na drugim poziomie odskok. Łotrzykowie skoro zdolność do uniknięcia obrażeń od czarów obszarowych. Gdy tylko łotrzykowi uda się rzut obrony na refleks, który normalnie pozwala uniknąć połowy obrażeń, łotrzyk nie otrzymuje żadnych obrażeń. Tak jak to nam porady podczas wczytywania dają taką strategię. Na trzecim poziomie jeszcze podobny atut, niezwykły unik. Nie. Niezwykły unik na szóstym poziomie. Łotrzyk nie może być celem ataku zaskoczenia. Nie, sorry. W każdym bądź razie, jeżeli łotrzyk... Łotrzyk, no, jest taka taktyka, że łotrzyk pozbiera wszystkie potworki z okolicy. Wtedy nasz na przykład czarodziej rzuci na niego ognistą kulę. On dzięki swoim specjalnym atutom uniknie obrażeń. Czy to w połowie, czy całkowicie, a wszyscy bogowie dookoła obrażeń nie unikną. To taka taktyka. Słucham. Okej. Dobra, to zapiszemy grę i ruszamy dalej. Tu jest szybki Tomasz. W porządku. Należy do tej grupy najemników, która rozkromiła wdoka kobliny, prawda? Żuję, że... ale... jeszcze... a... wdoka, no tak.
Cieszę się, że tam nie było. Mały człowiek nie powinien marzyć o tym, aby brać udział w walce, ale o tym, aby być o niej jak najdalej. No, nie w grach komputerowych. Wciąż żałuję, że tego nie widziałem. Mam na imię Tomasz. Całkiem nieźle strzelam z łuku, ale nie chcą mnie wpuścić na palisadę. Przecież jesteś na palisadzie. Przeważnie więc biegam tu i ówdzie jako chłopiec na posyłki. Świetnie orientuję się w mieście i jestem szybki, więc nazwali mnie Szybkim Tomaszem. Słyszeliśmy od Lapa, że nasz najszybszą drogę przez Targos. W porządku, dokąd chcesz się udać? Czy możesz zaprowadzić nas do doków? I tak. Nie patrzcie na jego wygląd. Szybki Tomasz to jest kamień teleportujący. Zrozumiałem. Wystarczy do niego pogadać i szybko teleportujemy się w jakiekolwiek inne miejsce. Targos. No jest bardzo przydatny. Mały, jesteś bardzo przydatny. Przecinałeś moje ścieżki więcej niż raz. Jeżeli planujesz uczynić z tego nawyk, może chociaż przynieść ze sobą beczułkę wina lub dwie. Coś mogę dla ciebie zrobić. Rozmawiałem z twoim synem, Olapem, przy palisadzie. Wygląda na to, że żuraw się zepsuł i trzeba go naprawić. O tak, czy nie usiadł na nim ten gruby głupiec Lumbar? Niech diabli wezmą tego idiotę. Mówiłem mu, ile potrafi znieść taka rzecz. Ale nic nie dociera do tych durnych uszu, kiedy on płacze jak dziecko. Mógłbyś to naprawić? Tak, jeśli ktoś zechciałby powiedzieć mi o tym problemie wcześniej. Prawdę mówiąc, nawet ty możesz to zrobić. Ja? Mam zapas, zwłaszcza kiedy sezon morski jest w pełni rozchuśtany. Trzymaj to koło i po prostu nałóż je na żura. Wszystko powinno być chodzić jak w zegarku. Zgoda, zobaczymy co da się zrobić. Dzięki. Już się robi. Zgoda. No i skoro już wybiliśmy wszystkie bobiny. Zgoda. 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 Załatwię to. Zamieniam się w słuch. Załatwię to. Możemy zajść do tej miłej niedziewicy. Zgoda. Porozmawiać z nią. Ona ma trochę sporo do powiedzenia. Załatwię to. Załatwione. To. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie mnie. Zrobione. Zgoda. Witaj, niedziewico. Hemp, znowu tu jesteście. Okrążacie mój dom jak sępy. Przekazaliśmy twojemu synowi, że z tobą już wszystko w porządku. Ten ohydny kundel pożałował, by mi dwóch miedziaków, bo czy to, że mam lumbago i wiatr odebrał mi wzrok, oznacza, że sama nie potrafię się sobą zająć? Wiatr odebrał ci wzrok? Co to znaczy? Te oczy służą do czegoś więcej niż widzenie. Zapamiętaj to sobie. Ja widzę więcej niż ty kiedykolwiek zobaczysz, a słyszę każdy podmuch wiatru na wybrzeżach Merduldon. Może więc będziesz w stanie odpowiedzieć na kilka pytań. Zastanawiałam się, kiedy przyjdziesz rozwalić mi łeb. Nie masz za grosz inteligencji. Możesz pytać, ja rzadko wychodzę z domu, a jeszcze rzadziej rozmawiam z głupcami z Targos, więc pewnie nie na wiele ci się przydam. Czy to twój kot? Znaleźliśmy go jako ciało w magazynie w północnej części miasta. Biedny Loki, wygląda na to, że zżarł dwa razy tyle, ile ważył chyba z tuzin szczurów, są po zapachu. Ten cholerny stary kocur uciekł prawie miesiąc temu. Lecz przynajmniej zdych szczęśliwy z przejedzenia, no mniejsza to. Przykro mi, Fito, dasz sobie z tym radę? Pewnikiem, jak tylko zabierzesz nieboraka z moich oczu, nie macie wstydu, żeby tak ciągać biednego, zdechłego kota? Co mam z nim zrobić, no? Opowiedz mi wszystko, co wiesz o Dolinie Lodowego Wichru. Opowieści z Doliny? Ha! Dualdon wypełnia wiele legend, są ich setki, ale raczej nie zaspokoją twojego apetytu. Cóż masz powiedzieć o 10 miastach? Nie ma wiele do powiedzenia. Większość mieszkańców miast sprzecza się obstrągi kostkogłowe i ukrywa się w domach, gdy robi się za zimno, ale wiele lat temu były tu problemy. Wtedy Hedron był jeszcze dzieckiem, a jego ojciec, niech się miał mu nielekko będzie, ciągle jeszcze żył. To były najgorsze czasy, jakie przeżyłam, a wszystko to było winą ojca Hedrona. Czy możesz mi coś powiedzieć o tych kłopotach? Tak, słuchaj, nieuważnie, bo nie będę się powtarzała. Albo też weź pióro i zapisz to w kajecie, który nosisz przy sobie. Zapiszę twoją opowieść do mojego dziennika. Proszę, opowiadaj. No to opowieść możemy sobie przeczytać z dziennika. Może trochę później. I wtedy barbarzyńcy zwinęli swoje namioty i opuścili Rynę Bremena. I to był koniec sprawy, przynajmniej jeżeli chodzi o barbarzyńców.
Więc po nocy w gospodzie pod bliżącą szubienicą nikt już nie słyszał o tych podróżnikach. Tak, tylko bogowie wiedzą, co się stało później. W tym niziołku tkwiło jakieś zło z całą pewnością i pewnie ci bohaterowie źle skończyli. Nie wiem, czy tu chodzi o bohaterach z pierwszej części, ale z Windel. Niestety muszę się przyznać, że nie grałem w to, więc... No dobra. Rozumiem, czy możesz mi powiedzieć coś o Targos? O Targos krążą setki opowieści, może nawet tysiące. Co chcesz wiedzieć? Nie mam dość sił, żeby przytoczyć wszystkie historyjki. Co możesz mi powiedzieć o goblińskich najeźdźcach? Te parszywe małe szczury zaczęły podgryzać Targos miesiąc albo i dwa temu. A atak na Doki był jak na razie najodważniejszym z ich akcji. Ale najgorsze jeszcze nadejdzie, wiesz mi. Czuję w kościach, że nadchodzi burza. Zbiera się na północy jak horda wyjących wilków. Skąd wiesz? Tak jakoś po prostu czuję to w kościach. Nauczyłam się wierzyć wiatrom i bólowi w kościach. Te informacje są zbyt dokładne jak na przeczucie, szczególnie, że prawie nie opuszczasz swojego domu i nie rozmawiasz ze zbyt wieloma osobami w mieście. Phi! Nie musisz się przed nikim tłumaczyć, wierz mi lub nie, ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Skąd ty o tym wiesz? Może były czasy? Nie. Pomyślisz, że jestem głupia, jak zresztą mieszkańców miasta. Nie, chcę tego wysłuchać. Mów dalej. Może i tak. Wituję różne rzeczy. A co ci do tego? Co takiego widzisz? Czasami śpię, czasami nie, ale rzeczy, które widzę w snach, są bardziej realne niż ściany w mego domu. Chyba młody jakiś tłumaczy. Niektóre rzeczy są piękne, inne przerażające. Ja widziałam jeżynowy ogród, czarniejszy niż atrament, gniazdo kruka w mieście na szczycie kamiennego masztu i lodowiec z czarnego lodu. Lodu, który śmierdzi popiołem i dymem. Ale nie jest to najdziwniejsze. Widzę rzeczy, ale nie jako ja. Widzę je tymi oczami, oczami jakiejś kobiety. Widzę te inne żywioły, całe szare i smutne, rozgałęzione, jak wielkie, czarne, powyginane drzewo. No i chyba już na razie zrobię małą przerwę. Wracamy za chwilę w kolejnej części Icewind Dale 2. Na razie.